Panie i panowie, piekło zamarzło, prawdziwy król Fame MMA powrócił na tron. No na tron nie, ale na ściankę. Szacunek, olejnik. Ja wiedziałem, że dojdzie do tego momentu, ba. Ogólnie Mateusz w Szczecinie mi powiedział, że tak będzie, on jest ogólnie wróżbitą chyba. Ale autentycznie tak było. Polecam wróżbitę Mateusza. Jak zobaczyłem, że olejnik przyszedł i jest traktowany jak VIP na galę, która odbyła się Fame'u w Szczecinie, od razu powiedziałem, że słuchaj, to jest po to, bo oni chcą, żeby to, co królewskie, było królewskie, chcą, żebyś wrócił, ale nie spodziewałem się, że od razu do main eventu. Szacunek dla federacji, że zrozumiała. Ej, serio tak mówiłeś, to nie jest teraz żadna beka. Mateusz serio tak mówił w Szczecinie, jak się widzieliśmy. Stary, to jest jak wygranie w Totka, nie? No, a szansa jest bardzo mała. Chyba Tomek. Chyba jutro jakiś Totek będzie wylatywał. Jak taki fart w życiu jest, to czemu nie? Wróciłeś do domu na piedestale, wniesiony na tronie do walki 2-2 jako główna gwiazda, jako osoba, która jest dokoptowana od tego wszystkiego. Jak ty się z tym czujesz? Powiem ci, że to bardzo fajne uczucie. Chyba jeszcze nigdy takie uczucie we mnie nie było, bo aż na tak wysoką skalę, co to teraz się dzieje, to dla mnie jest szok i na samym początku, jak się o tym dowiedziałem, to mówię, kurwa, czy to jest sen? Parę dni tak mówię, no nie, to nie jest sen, to się dzieje rzeczywiście, to nie? I dzisiaj, jak już tutaj przyjechałem, mówię, ja pierdzielę. Wow. Największa wpłata twojego życia? No bardzo duża jest, no. Największa? Można tak powiedzieć. Walczysz z wielkimi nazwiskami? No. No największa. Jedna z większych. No widzisz, Tomek, takie jest życie, że swoim uporem, krwią, ciężkimi treningami, walką do samego końca dałeś sobie radę, żeby ktoś docenił to i w końcu wyciągnął cię na piedestał. No tak, no dlatego jestem tutaj, bardzo się cieszę i co mam ci więcej powiedzieć. To jest dla mnie po prostu jakiś ewenement wielki. Czemu? No, stary, nie po to zostawiłeś tyle serca. Tak, ale rok temu byś powiedział, że to jest w ogóle możliwe, bo ja bym powiedział, nie no, no jak, no. Ja widząc, ile serca zostawiasz w klatce, domyślałem się, że w końcu ktoś to zrozumie i ktoś to doceni. Nigdy się nie poddawałeś, zawsze walczyłeś do samego końca. Nie, to akurat prawda, bo zawsze, bo nie miałem chyba nigdy sytuacji, żebym kogoś odmówił, jakiegoś przeciwnika, zawsze tam akcept. Czy uważasz, że jesteś równorzędnym zawodnikiem z Wojtkiem Golą? Równorzędnym? Pod jakim względem? Na tym samym poziomie. Chodzić teraz o boks. Umiejętności walki. Wydaje mi się, że tutaj może być z Wojtkiem na pewno ciężej niż z Sylwestrem, ale no nie skreślam swoich szans, no bo przygotowuję się solidnie, no i nie jestem w ogóle nastawienia takiego, że on może być ode mnie lepszy, tylko że po prostu mam szansę Wojtka albo Sylwestra w tej walce ubić. Czy zamierzasz podjąć jakąś taktykę razem z Sebastianem? No jak zauważyłeś na konferencji, z Sebastianem nie dało rady się dogadać, bo jest on bardzo ciężkim zawodnikiem. Ja chciałem na początku w jakąś komitywę z nim wejść, a jak widać, no to mu się coś nie spodobało i jakiś problem od samego początku do mnie miał, więc ja nie wiem, jak on mnie zdenerwuje, to ja chyba mu w lampę walnę na tej walce, a nie im. Bo jak na razie to on więcej emocji we mnie wzbudził, takich negatywnych niż... No co on ci mówił? Taki Sylwester. No co mówił, że kim ja jestem, że on nawet mnie nie zna, że jak to ja z nim w parze, że tam... że przez to, że bo oni chcą, żebyśmy przegrali i taki tam gadał głupoty, nawet nie wierzył w siebie, bo on, nie wiem, nie wierzył w siebie chyba. Wiesz co, bo zrozumiałem, że Sebastian był pewny wygranej nad Sylwestrem i on się teraz w moim odczuciu nie czuje dobrze z tym, że może na niego rzucić Wojtek Gola i będzie się musiał bić z Wojtkiem, przez co może nie dojść do jego pojedynku z Sylwkiem. No jak ma być, tak będzie, stary, no zobaczymy po prostu. W razie czego, ty byś stanął jako tarcza, żeby Wojtek Gola nie zdążył uderzyć Sebastian, tylko żebyś tu ty wszedł w walkę z Sebastianem, a Sylwek będzie walczył z Wojtkiem. Jak będzie taka potrzeba, to ja mogę sam wyjść na Sylwestra i Wojtka, jak Fabiański będzie się bał. Bo jak widać, to on jest jakiś, nie wiem, jego walki poprzednie były bardzo krótkie i ja mam lepszy staż niż on. On będzie mi coś gadał, że on ze mną w drużynie nie chce być. No to jak mu coś nie pasuje, to niech stanie sobie w oktagonie, ja sam będę się z nimi dwoma bił. No i tyle. Właśnie, wedle to, co zrozumiem, są zasady, że jak się już bijecie, to musi być jeden na jeden w tych dwójkach. No to ja jednego będę bił, drugi będzie czekał, a ten se będzie patrzył pewnie. Kogo byś wolał bić? No na początku na pewno bym wolał słabszego. Czyli? No pewnie wiesz, kto jest słabszy. Nie no, pytam ciebie. To według ciebie Wojtek jest słabszy czy Sylwester? Wiesz co, według mnie przede wszystkim Wojtek ma bardzo mały zasób techniczny, ale bardzo mocno bije i on zawsze był taki eksplozywny, więc wiadomo jest, że turniej się będzie walczyło z większym Wojtkiem. No i też jestem takiego zdania.
Czyli ty byś wolał walczyć z Wardęgą. Tak, ale nie boję się wyzwań, więc nie zdradzam ci, z kim będę się bił. Kurde, to jest ciekawe. Szkoda, że się nie da dogadać z tego, co mówisz z Sebastianem. No, jakby się dało radę z nim dogadać, może on musi się przespać z tym, może musi się coś ułożyć w głowie, to może będzie do pogadania. No, jak na razie to marnie to widzę. Jak człowiek nie chce się dogadać normalnie, żeby fajne widowisko z tego wyszło, no to co, no to pierw walę jednego, drugiego, a trzeci będzie Fabiański. Tomku, to zaszczyt, że wróciłeś tu, zaszczyt, gdzie jest twój dom. Znów zrobiliśmy wywiad na ścianie Fejmu. Trzymaj się, Bykur. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.